Zaproś nas do siebie to całoroczny projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury adresowany do ośrodków kultury z całej Polski. Jego celem jest podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie zarządzania, komunikacji i projektowania oferty programowej. W tegorocznej edycji wzięło udział 14 instytucji kultury z całej Polski, których przedstawiciele poznawali dziedzictwo Warmii na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach oraz Lidzbarskiego Domu Kultury. Wizyta studyjna na Warmii i jej główny temat to dziedzictwo lokalne i tożsamość lokalna. Bardzo mocno zachęcamy instytucje kultury do tego, żeby budując swoją ofertę programową czerpały z tego co najbliżej, ze swojej tradycji i historii. Bardzo zależało nam na tym, żeby uczestników programu zabrać w miejsca, gdzie ta tradycja lokalna, tożsamość jest mocno kultywowana. Uczestnicy w trakcie wizyty studyjnej odwiedzili szereg miejscowości, które kultywują warmińskie tradycje. Jedną z tych miejscowości był Bukwałt, w którym odbyły się warsztaty gręplarskie. Nasza wioska jest wioską tematyczną, wioską gręplarską, pachnącą ziołami i tym się właśnie tutaj zajmujemy. Wioska po prostu prowadzi warsztaty gręplarskie, jak również warsztaty zielarskie. Jednym z przystanków wizyty studyjnej w regionie był Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach, gdzie odbywały się warsztaty ceramiczne. Na spotkanie przyjechały koła gospodyń wiejskich Stuławek oraz Gadów, które zaprezentowały między innymi swoje popisowe potrawy. Przyjechałyśmy zaprezentować nasze pokazowe dania, czyli zielone pierogi z pokrzywą, które wygrały w ubiegłym roku pierwsze miejsce na gminnych zawodach kulinarnych, tak zwany ogarniec kłobuka. W związku z wizytą studyjną chcielibyśmy podzielić się tym, co udało nam się już prawie przez 3 lata w naszej wsi zorganizować. A są to różnorodne warsztaty skierowane do bardzo, myślę, takiej szerokiej grupy odbiorców. Wizyty studyjne zrealizowane dzięki programowi Zaproś nas do siebie to doskonała okazja do poznania nowych miejscowości, tradycji, kultury, ludzi, ich metod pracy i pielęgnacji dziedzictwa. Sam projekt to super inicjatywa, wymiana doświadczeń między uczestnikami z różnych regionów kraju. Przede wszystkim to taka najważniejsza cecha tych warsztatów. Jak na razie to jestem oszołomiona i przede wszystkim konkretnie tą wizytą na Warmii, bo jestem tu po raz pierwszy, więc chłonę cały czas i te krajobrazy, miejsca, spotkania z ludźmi, więc no, jestem zachwycona tym. Zaproś nas do siebie to nauka poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń i budowanie relacji pomiędzy uczestnikami. Następna edycja już za rok. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv